Dzień dobry moi drodzy, witam Was dziś 7 kwietnia w codzienniku. Jak co rano chcemy otworzyć nasze Biblię, chcemy spojrzeć w teksty, w tych tekstach się przejrzeć i zobaczyć, co możemy ze Słowa Bożego dla naszego życia zabrać i co może być dzisiaj naszym mottem przewodnim. Nie wiem, kogo dziś zaplanowaliście spotkać na drodze Waszego życia, na drodze do pracy, w pracy, czy też w trakcie innych obowiązków. Nie wiem, czy będą to tylko ludzie, którzy będą nastawieni przychylnie do Was, czy też będą to osoby, które możemy nazwać otwarcie naszymi nieprzyjaciółmi. Najpierw chciałbym się zastanowić, kto jest naszym nieprzyjacielem. Zwykle to osoba, która wyrządziła nam jakąś krzywdę. Powiedziała o nas nieprawdę, rozgłosiła tę wiadomość wobec wielu osób, które może odwróciły się od nas i czujemy ogromny żal wobec tej osoby, że to uczyniła. Może ta osoba, która nie pomogła nam, a oczekiwaliśmy, że nam pomoże, kiedy my byliśmy w potrzebie. A może to my jesteśmy nieprzyjaciółmi dla wielu osób, wokół których się obracamy, wokół których żyjemy. Bo przez różne sytuacje życiowe, przez różne wydarzenia, które miały miejsce, czujemy niechęć do kogoś, z kim może dziś przyjdzie nam się spotkać. I jak teraz zareagować? W jaki sposób zafunkcjonować w takim społeczeństwie, w których jednych ludzi lubimy, szanujemy, a drugich niestety nie lubimy i uważamy ich za naszych nieprzyjaciół? Pan Jezus przychodzi dziś do nas z pewną radą, radą, którą chciałby, abyśmy zastosowali w naszym życiu. Posłuchajcie, w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, 28 wersecie jest tak napisane. Jezus mówi: błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Pan Jezus daje nam konkretną wskazówkę. On mówi: nie odwdzięczaj się tym samym. To znaczy, jeśli ktoś uderzył cię w policzek, to nie oddawaj uderzeniem. Jeśli ktoś powiedział coś złego na ciebie, to znaczy, nie rób teraz tego samego. Nie mów jakiejś fałszywej, niesprawdzonej informacji po to, żeby oczernić kolegę, koleżankę, bliską czy też daleką tobie osobę. Pan Jezus mówi: jeśli ktoś wyrządził ci krzywdę, pomódl się za niego. Błogosław tych, którzy cię przeklinają. To jest jedno z trudniejszych zadań, tak jak powiedziałem. Ciężko jest pomodlić się nad kimś i wyciągnąć swoje ręce w geście błogosławieństwa nad osobą, która wyrządziła nam niezmiernie dużo krzywdy. Bo te krzywdy może są jeszcze żywe w naszym sercu. Ta złość, którą mamy na tę osobę, wciąż jeszcze gdzieś promieniuje. Chcielibyśmy, aby spotkała tę osobę jakaś kara, a Pan Jezus każe nam błogosławić? Pan Jezus każe nam modlić się o tę osobę? No właśnie. Nie wiem, czy słuchaliście dobrze tekstu kazalnego, który był w niedzielę Zmartwychwstania. Tam Mojżesz, gdy stanął na brzegu Morza Czerwonego, powiedział do Izraelitów, których ścigał Faraon ze swoim wojskiem: tu zostańcie, Pan będzie walczył za was. Naszym zadaniem jest stanąć, pomodlić się i pobłogosławić tę osobę, która nie jest nam sprzyjająca. A Pan, jeśli uzna, że jesteśmy sprawiedliwi, jeśli uzna, że jesteśmy i postępowaliśmy dobrze, będzie nam błogosławił i będzie walczył za nas. On jest tym, który wymierza sprawiedliwość, a nie my sami. To trudna sztuka, której musimy się nauczyć. To bardzo ciężka do wykonania w naszym codziennym życiu zasada. Ale jednak pozwólmy Bogu działać i módlmy się o naszych nieprzyjaciół i tych, którzy wyrządzili nam krzywdę. Pomódlcie się proszę ze mną. Panie nasz Boże, Tobie powierzamy cały dzień, który jest przed nami. Nie wiemy, z kim dziś będziemy musieli się skonfrontować. Nie wiemy, kto stanie na drodze naszego życia. Ale chcemy Cię prosić, Panie, zarówno o dobrych ludzi, którzy nam sprzyjają, którzy są bliscy naszemu sercu, ale też i o tych, którzy wyrządzili nam jakieś krzywdy, którzy wyrządzili nam zło, którzy przeklinają nas. Chcemy Cię prosić, Panie, abyś odmienił ich serca. Abyś Ty walczył i wymierzał sprawiedliwość, jeśli mówią to i robią to w złej woli. Prosimy Cię, Panie, aby pokój,
Pojednanie zapanowało między nami wszystkimi, abyśmy zgodnie z Twoją nauką potrafili jako bracia i siostry szanować się, razem ze sobą tworzyć Kościół i żyć na Twoje podobieństwo. Błogosławimy, Panie, wszystkim tym, którzy nas przeklinają. Możemy teraz wymienić imiona tych osób. Błogosławimy im i prosimy, aby stali się dla nas nie przekleństwem, ale błogosławieństwem. Wybacz nam, Panie, jeśli my kiedykolwiek przekleliśmy kogoś, jeśli kiedykolwiek kogokolwiek odrzuciliśmy, odsunęliśmy na bok. Wybacz nam i ten nasz grzech. Prosimy Cię, Panie, o pojednanie, które Ty dajesz nam na krzyżu Golgoty. Pobłogosław cały ten dzisiejszy dzień, wszystkie nasze spotkania, wszystkie osoby, z którymi przyjdzie nam ten dzień dzielić. Prosimy Cię o to przez zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen. Moi drodzy, życzę Wam samych dobrych spotkań dzisiejszego dnia. Niech Pan Bóg rozświetli drogi Waszego życia swoją światłością. Amen.